9. dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już ostatni dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego i ostatnia refleksja nad 7. darem Ducha Świętego. Nad darem bojaźni Bożej. Najpierw, zgodnie z tradycją, przedstawię słowa papieża Benedykta XVI. Bojaźń Boża nie oznacza lęku przed Bogiem, ale odczuwanie głębokiego szacunku dla Niego, szanowanie Jego woli, która jest prawdziwym zamysłem dla mojego życia i jest drogą, dzięki której życie osobiste i wspólnotowe może być dobre. I dzisiaj, patrząc na wszystkie kryzysy, które trapią świat, widzimy, jak jest ważne, aby każdy respektował tę wolę Boga wpisaną w nasze serca, według której mamy żyć. Bojaźń Boża jest zatem pragnieniem czynienia dobra, czynienia prawdy, realizowania woli Bożej. Samo słowo bojaźń może się kojarzyć z lękiem. Są to jednak dwa różne pojęcia. Lęk odczuwamy w sytuacji niebezpieczeństwa, zagrożenia. Lękamy się czegoś nieznanego. Lękamy się czasem niepotrzebnie. Strach ma wielkie oczy. Jeżeli kogoś pogryzł pies, to boi się każdego psa. Ale są też tacy, którzy mimo to psów nawet obcych się nie boją. Nad lękiem zastanawiali się i pisali o tym zjawisku filozofowie i uczeni już od starożytności. W literaturze polskiej znana jest i ceniona praca Lęk profesora Antoniego Kępińskiego z Krakowa. Wybitny teolog szwajcarski Hans Urs von Balthasar napisał niewielką, ale cenną książkę Chrześcijanin i lęk. Wydana została w Krakowie w 1997 roku. Bojaźń Boża jest czymś innym niż lęk. Znamy też to doświadczenie. Czyż nie słyszeliśmy, gdy ktoś o kimś mówił: on się nawet Boga nie boi, albo bój się Boga. Gdyby się Boga bał, to by tego czy tamtego nie zrobił. Ewangelia świętego Łukasza opisuje sędziego, który Boga się nie bał i z ludźmi nie liczył. Z opisu ukrzyżowania Pana Jezusa wiemy, że jeden ze współukrzyżowanych urągał Panu Jezusowi, a drugi, dobry łotr, upominał go: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Postawię pytanie: co to znaczy bać się Boga? Jeżeli dziecko kocha swoich rodziców, to nie robi pewnych rzeczy, by im nie sprawić przykrości, zmartwienia. Nawet nie dlatego, że obawia się kary, nie ze strachu, ale by nie zawieść zaufania, by nie zasmucić. Tak też powinien postępować chrześcijanin, który wie, że jest kochany przez Boga i z miłości do Boga nie chce, boi się Go obrazić. Pismo Święte przedstawia opisy takiej bojaźni człowieka wobec majestatu Boga. Przeczytam kilka krótkich fragmentów i jeden dłuższy. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm tym, którzy się Go boją. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami. Jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość, ale nikt nie jest większy od tego, kto boi się Pana. Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie ani obawiać.
albowiem On sam jest jego nadzieją. W Księdze Przysłów znajduje się przepiękny poemat na cześć bojącej się Boga niewiasty. Proszę posłuchać. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa. Na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki, żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swym dziewczętom. Myśli o roli, kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek z swej pracy. Jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. Powstają synowie, by szczęście jej uznać, a mąż, ażeby ją sławić. Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz Ty przewyższasz je wszystkie. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Autor wychwala pracowitość i gospodarność niewiasty. Pracuje ona w dzień i w nocy. Jej lampa nie gaśnie, chociaż jest bogata, ma dziewczęta, czyli służące, którym przydziela pracę, to znaczy jest dobrą organizatorką, ale pracuje też sama własnymi rękami. Ta praca daje takie korzyści, że stać ją na to, by sprowadzać żywność z daleka, prawdopodobnie wyszukaną, i na tej żywności tyle, że może pomagać ubogim. Nie boi się też zimy, bo jej dom jest dobrze zaopatrzony, a stać ją na ubrania z tak drogocennych wówczas tkanin, jak purpura i bisior. Bisior w starożytności był wyjątkowo drogą tkaniną. Jako dobra gospodyni inwestuje, sadzi winnice, które w przyszłości przyniosą zysk. Dba nie tylko o dobra materialne, ale troszczy się też o męża. Nie czyni mu źle przez całe życie. To zapewnia mu poważanie w społeczeństwie. A synowie są dumni ze swej matki i razem z mężem ją podziwiają i okazują szacunek. Nasuwa się pytanie, co jest źródłem tych sukcesów? Odpowiedź zawarta jest w ostatnich słowach utworu. Należy chwalić niewiastę, która boi się Pana. Można powiedzieć inaczej. To, że boi się Boga, zapewnia jej dobrobyt i pozycję społeczną. Któż by nie chciał żyć u boku takiej niewiasty? Zachęcam, by się modlić. Tych, którzy jeszcze nie są żonaci, a chcą się ożenić, by znaleźli niewiastę bojącą się Boga. A ci, którzy już są żonaci, niech się modlą o dar bojaźni Bożej dla swoich żon. Dla siebie także,
bo to jest dar przewidziany dla wszystkich. Tak jak powiedziałam na początku, cytując słowa papieża Benedykta, bojaźń Boża uzdalnia nas do czynienia dobra, czynienia prawdy, realizowania woli Bożej. Wielu ludzi w życiu to robiło i robi. Powiem krótko, jak realizował to błogosławiony Piotr Fraithofen. Urodził się 25 lutego 1819 roku. Miał 5 rodzeństwa. Gdy miał rok, zmarł jego ojciec. W wieku 9 lat zmarła jego matka. Gdy miał 13 lat, przyjął pierwszą komunię świętą. Bieda i sieroce życie nauczyły go samodzielności. W wieku 15 lat pracował jako kominiarz. Zawodu nauczył go starszy brat. Nie była to łatwa praca i przy tym dość niebezpieczna, ale on, gdy już wyszedł na dach, popisywał się swoimi zdolnościami akrobacyjnymi. Oczywiście natychmiast zbiegały się dzieci. Wtedy głosił im katechezy i uczył ich pieśni religijnych. Miał swoją fantazję. Gdy chodził po okolicznych wioskach, poznał wtedy jeszcze bardziej ludzką biedę. Chciał im pomóc. Wstąpił do zgromadzenia księży redemptorystów. Spodziewał się, że tam będzie miał możliwość pomagania ubogim. Gdy w 1845 roku, miał wtedy 26 lat, dowiedział się, że zmarł jego brat, wystąpił ze zgromadzenia, by zaopiekować się ciężarną bratową i 10 osieroconych dzieci. Nie było wtedy w XIX wieku rent, zapomóg czy innych świadczeń socjalnych. Rozpoznał, że w tym czasie taka była wola Boża wobec niego. Tak zrealizował miłość Boga i bliźniego. Po kilku latach, gdy sytuacja bratowej się poprawiła, mógł dalej spełniać swoje pragnienie pomagania ubogim. Pomagał przede wszystkim chorym i starszym mężczyznom. Założył zgromadzenie Braci Miłosierdzia Maryi Wspomożycielki z Trewiru. Ci zakonnicy pracują do dziś w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Francji, Włoszech, Brazylii, w Malezji, Singapurze. Zmarł 21 grudnia 1860 roku. Miał 41 lat. Przyczyną śmierci była gruźlica. Tak jak przez cały czas trwania nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego zachęcałam, tak dziś też zachęcam do modlitwy o wszystkie dary Ducha Świętego. Udzielane są nam w tym celu, byśmy mogli osiągnąć cel życia, świętość, byśmy mogli dojść do nieba. Pan Jezus poszedł do nieba pierwszy, w dniu wniebowstąpienia, by nam przygotować miejsce. Sam to powiedział. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Więc dla każdego bez wyjątku, to miejsce jest przygotowane i na nas czeka. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, wśród wszystkich dzieł Ducha Świętego, świętość jest dziełem największym. Módlmy się o to, tak jak cały Kościół się modli w tym czasie. Módlmy się o naszą świętość słowami sekwencji. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,
Przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj twej potędze. Bez twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.